Miło widzieć ponownie moje ulubione grono. Bardzo miło spotkać się z Państwem online przy temacie, który dla mnie łączy się z dużym i wzruszeniem i z dużym także wyzwaniem. I nawet powiedziałabym żartobliwie, że być może zadanie opowiadania o twórczości Jerzego Nowosielskiego, pasjonujące zadanie, można powierzyć osobie, która nie zdaje sobie sprawy, że tego się nie da zrobić. Więc oto ja przyjęłam to miłe zaproszenie, za które bardzo dziękuję Instytutowi Kultury Willa Decjusza. Jak Państwo wiecie, towarzyszy to specjalnej okazji. Rok 2023 jest uznany rokiem Jerzego Nowosielskiego. Jest to piękna i ze wszech miar uzasadniona decyzja. Chciałabym, żeby dzisiejsze spotkanie nasze, nasza rozmowa, wymiana, nasza wspólna refleksja także, jak mam nadzieję, poprowadziła nas do takiego pełniejszego zrozumienia, dlaczego właśnie teraz potrzebujemy takiej postaci jak Jerzy Nowosielski, a także co jego sztuka może wnieść, w jaki sposób może nas przeprowadzić także przez czasy, które wiążą się z olbrzymim wyzwaniem. Trudne czasy, czasy wojny, czasy konfliktu, który dotyczy spraw tożsamości, który także wobec spraw historycznych wymaga zadania sobie pewnych pytań tożsamościowych nam w Polsce. Jerzy Nowosielski był taką postacią, która staje się jak most. Często pojawia się to porównanie tego artysty, który miał łączyć wschód z zachodem. I rzeczywiście mam wrażenie, że jest to taka autentyczna funkcja mostu, który jest dwukierunkowy, mostu, który zarówno przynosi dla wschodu pewne wpływy z zachodu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest na przykład realizowana sztuka czy wizja artystyczna, ale także w drugą stronę pozwala zachodowi trochę lepiej zrozumieć sztukę wschodu. I tak określał siebie sam artysta Jerzy Nowosielski. Przypomnijmy, urodzony w 1923 roku, stąd ta rocznicowa chwila obecnie. Artysta, który mówił o sobie, że jest człowiekiem pogranicza. Otóż znalazł się w sytuacji, którą można byłoby uznać za w jakiś sposób kłopotliwą, będącą jakimś wyzwaniem, jakimś utrudnieniem, trochę tak jak w przypadku dzieci, które pochodzą z dwujęzycznych domów i które muszą także w jakiś sposób odnaleźć kwestię swojej tożsamości. Tak wydarzyło się w przypadku Jerzego Nowosielskiego i to jest, powiedziałabym, że też taka część biografii artysty, która nie do końca, czy niewystarczająco jeszcze wyraziście jest dzisiaj uwypuklona. A rzucenie snopu światła właśnie na ten element biograficzny, na jego dwoistość, na to, że był synem Ukraińca i ukraińskiego unity i katoliczki Polki, to w jakiś sposób składa się na ten niezwykły splot, na to niezwykłe bogactwo, które mogło w pełni także rozkwitnąć w twórczości profesora Jerzego Nowosielskiego. Ja pozwolę sobie także tutaj na taki wątek dyskretny, choć osobisty, albo inaczej osobisty, choć dyskretny. Otóż miałam zaszczyt i przyjemność spotkać artystę. Wspominam to spotkanie, tą krótką rozmowę, która miała miejsce bodaj w krypcie PR-ów. Nawet teraz opowiadając to Państwu, w jakiś sposób uśmiecham się sama do siebie, ponieważ chwilkę temu znalazłam w skrzynce mailowej zaproszenie na kolejną wystawę w tym miejscu, akurat teraz, akurat chwilkę przed tym naszym spotkaniem. Był to wernisaż, w którym uczestniczył mistrz i jeżeli mogłabym w jakiś sposób tę rozmowę zreasumować w kilku słowach, to dotknięcie jakiejś takiej spotkanie z taką postacią, w której ewidentnie odczuwało się niezwykłą, bardzo silną charyzmę,
ale była to charyzma osoby jednocześnie niebywale delikatnej, niebywale empatycznej, niebywale cichej. I myślę, że także tutaj takie słowo kluczowe pokornej, chociaż sam profesor Jerzy Nowosielski mówił o sobie, zwłaszcza o sobie młodzieńczym, że był taką osobą bardzo wyzywającą dla wielu osób, że w jakiś sposób czuł także jakąś swoją inność swojego doświadczenia, co nawet nazwał jakąś swoistą taką wyższością, w związku z tym, że wywodził się właśnie z tego złożonego, z dwóch, chciałabym się powiedzieć, puzli świata, z tego świata unickiego, prawosławnego i z drugiej strony tym drugim źródłem był świat, czy ta rzeczywistość, którą czerpał od swojej matki, czyli Kraków, jego katolickie świątynie i także wychowanie w domu katolickim. Więc tutaj już od najmłodszych lat u artysty w jakiś sposób ten dysonans był trochę podbijany, ponieważ jego ojciec Stanisław zabierał młodego Jerzego na nabożeństwa w unickiej cerkwi, trochę po kryjomu, ukrywając ten fakt przed matką. W gronie rodzinnym można powiedzieć, że miała miejsce taka akcja przeciągania liny czy ewangelizacyjna na rzecz właśnie albo tego odłamu wschodniego, unickiego, przetasowanego bardzo często z myślami po prostu z kościoła prawosławnego, a kościoła katolickiego. I to takie niedookreślenie, czy też taka złożoność na pewno stała się jakimś fundamentem nie tylko dla myśli teologicznej Jerzego Nowosielskiego, ale także dla jego sztuki. I ta droga artysty poprowadziła w sposób bardzo nietypowy, ponieważ jednak nieczęste jest takie połączenie malarza i teologa w jednej postaci. W tym wypadku mamy tutaj do czynienia z takim bardzo koherentnym, spójnym połączeniem tych dwóch właściwie misji czy wizji życia. Sam artysta jako dzieciątko właściwie zadawał sobie pytanie, kim chciałby być, i w tych notatkach biograficznych, które cierpliwie i przez długie lata zbiera pani Krystyna Czerni, najwybitniejsza badaczka biografii Jerzego Nowosielskiego, pojawiają się informacje, że chciał zostać kolejarzem, tak jak jego ojciec, który był urzędnikiem kolejowym właśnie, bądź biskupem, więc mamy tutaj pewną rozbieżność, ale wydarzyło się inaczej i z całą pewnością ten czynnik religijny, to uczęszczanie do krakowskiej cerkwi było niezwykle ważne i było takie wręcz fundacyjne. Było to miejsce, w którym nie tylko miał artysta właściwie pierwsze spotkanie z ikonami, ale także z muzyką cerkiewną i z całym rytem, z całym nabożeństwem, który no właściwie wprowadzał w takie misterium nie do końca, jak sam autor podkreślał, było to zawsze zrozumiałe dla niego i w jakiś sposób miał to poczucie takiego zaglądania trochę za kotary i odkrywania rzeczywistości nowej, innej rzeczywistości pozaziemskiej, właściwie takiego otwierania tych drzwi czy okien na świat metafizyczny, na świat przeżyć transcendentalnych, które już od właściwie w jakiś taki intuicyjny sposób towarzyszyły mu od najmłodszego wieku. Ale oczywiście, jeśli myślimy i patrzymy na biografię artystów urodzonych w latach 20., no to na siłą rzeczy można sobie od razu wyobrazić, że będą to biografie, na które rzuca się wiele cień bardzo porażających i przerażających. Oczywiście najpierw mamy do czynienia w przypadku osoby, która wywodziła się z tego złożonego klucza narodowościowego. Mamy do czynienia z tymi konfliktami, które istniały w dwudziestoleciu międzywojennym, które sprawiały, że inność była, powiedzmy, widoczna, wyrazista i na pewno odczuwana też przez młodego artystę.
No i oczywiście 39 rok, wybuch II wojny światowej, po tych 20 latach jakichś ogromnych, pięknych nadziei na tę pierwszą polską niezależną państwowość, na stworzenie też pewnego prosperity. Ten czas niebywale trudny, niebywale wymagający był czasem dzieciństwa i wczesnej młodości artysty. Był właśnie czasem tego dojrzewania dość szybkiego w ukraińsko-polskiej rodzinie, zbierania, poszerzania wiedzy i także budowania pewnej wizji dotyczącej przyszłości, bo Jerzy Nowosielski już od wczesnych lat oczywiście wykazywał zainteresowanie rysunkiem. Jednak takim najważniejszym wydarzeniem dla niego było zobaczenie, było właśnie, chcę wrócić do tych wątków artystycznych. Po pierwsze, w Krakowie jeszcze przedwojennym, te wizyty w świątyni unickiej, która także była odwiedzana, której na nabożeństwa także przychodzili wierni prawosławni, więc to był taki tygiel. I wnosili także wspaniałe tradycje śpiewu przy tych nabożeństwach. I to było takie pierwsze dotknięcie jakiegoś piękna, niezwykłości, która artystę także w jakiś sposób, jak on sam często podkreślał, jeszcze nie taki czysto teologiczny, ale wciągała w tę rzeczywistość Kościoła Wschodniego. To właśnie przez tę niezwykłość, de facto niezwykłość sztuki, piękno muzyki także. Chwilę potem artysta miał okazję zobaczyć w dramatycznych bardzo okolicznościach po wybuchu II wojny światowej. Miał okazję odwiedzić, znaleźć się we Lwowie razem z rodzicami i tam odwiedzić między innymi ukraińskie muzeum, w którym znajduje się znakomita kolekcja ikon. Ja będąc we Lwowie w 2019 roku miałam okazję odwiedzić tę instytucję. Nie wiem, na ile została zobaczyć po prostu te zbiory. Nie wiem, na ile one są tożsame z tym, co miał okazję widzieć Jerzy Nowosielski, ale absolutnie mogę potwierdzić jego słowa, że jest to wprowadzenie w jakąś taką rzeczywistość, troszkę tak jakbyśmy gdzieś na taki pas transmisyjny stanęli, który nas pociągnie gdzieś dalej i wciąga w tę inną rzeczywistość bardzo fascynującą, którą chcemy oglądać, patrzeć i odkrywać. Była to feria barw, było to bogactwo motywów, znacznie szersze niż to, które znał nawet z kościołów krakowskich. I to było doświadczenie takie porażające dla młodego twórcy. 39 rok, zatem miał, policzmy, 16 lat, był zaledwie chłopcem. I jest to dla niego doświadczenie, które on sam nawet opisywał jako no, niemal bolesne, tak mocne, tak intensywne, tak nie pozwalające mu wypuścić się z tego kręgu, do którego dotarł, z tego kręgu ikon. I to ten moment, myślę, dla 16-letniego Jerzego Nowosielskiego był takim momentem fundacyjnym. Jednak jak pięknie mówi wspomniana przeze mnie pani Krystyna Czerni w swojej książce pod tytułem Nietoperz w świątyni, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Książka, która czerpie tytuł ze słów Tadeusza Różewicza, zresztą pozwolę sobie je może od razu już teraz przytoczyć. Malarstwo Nowosielskiego to malarstwo rozpięte na ramionach miłości niebiańskiej i miłości ziemskiej. Rozdarty przez te dwie miłości, malarz przypomina czasem anioła, a czasem nietoperza wiszącego w podziemiach opuszczonej świątyni. Nowosielski jest rozdzierany nie na powierzchni płótna, deski czy muru, ale w podświadomości, poza ramami obrazu. To słowa Tadeusza Różewicza, które właśnie posłużyły do zatytułowania biografii artysty Nietoperz w świątyni.
w jakiś sposób rzucają światło też na tę odrębność artysty, na to jego, myślę, też podejście do ortodoksji, a także do katolicyzmu, trochę a rebours, jak właśnie ten zawieszony do góry nogami nietoperz, który gdzieś z ciemni przygląda się i będąc częścią jakiejś wspólnoty, i to teraz myślę, że to jest to najważniejsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, będąc częścią jakiejś wspólnoty, jednocześnie bardzo podkreśla swoją indywidualność. On, Jerzy Nowosielski, był tym twórcą, który zrozumiał, że w przeżyciu religijnym, którego bardzo pragnął, choć zdarzało się w jego biografii też, że bardzo się od niego oddalił, najważniejsze jest to stawianie sobie zadań, a nie wędrowanie za tłumem. Niezbędna jest ta odrębność, niezbędna jest ta indywidualność i umiejętność także chyba bycia heretykiem. Tak zresztą Jerzy Nowosielski mówił, że czuje się bardziej heretykiem niż jakąś częścią, dzisiaj powiedzielibyśmy, mainstreamu, bo to jest zadawanie sobie pytań, to jest także stawianie pewnych wymogów wobec samego siebie przy odsłanianiu tej rzeczywistości, która dla osób wierzących miałaby zostać ukazana. Zatem odkrycie ikon, ten porażający moment w twórczości artysty. Przypomnijmy, że ikona z greki to po prostu obraz, to przedstawienie, ma umocowanie w odniesieniu do chrześcijaństwa przede wszystkim w dogmacie wcielenia. Chrystus, czyli istota boska, która przybrała ciało, która stała się częścią naszej rzeczywistości widzialnej, doświadczalnej, teologowie powiedzieliby, że także historycznej, i osoby wierzące także tak powiedzą. Otóż ikona zatem jest jak najbardziej zalegitymizowana, ma prawo pokazywać tą rzeczywistość, która jest wyżej, która jest ponad naszym doświadczeniem, stanowiąc de facto jej jakieś odbicie. Tutaj chciałabym pozwolić sobie od razu na pewien taki wątek, w ogóle tych wątków będzie w dzisiejszym naszym spotkaniu, którego czas, jak widzę, biegnie bardzo szybko, będzie odrobinę. Między innymi wątek luster w twórczości Jerzego Nowosielskiego. Jeżeli oglądamy jego obrazy niesakralne, to często pojawia się właśnie motyw lustra, motyw rzeczywistości odbitej. Tutaj można byłoby pokusić się na takie zupełnie luźne refleksje, które związane są między innymi z filozofią, z platonizmem, z neoplatonizmem, z tym, że de facto my jesteśmy tymi odbiorcami rzeczywistości, jesteśmy odbiorcami rzeczywistości odbitej, jesteśmy odbiorcami jakiejś refleksji, prawdy, i tylko po cieniach możemy próbować zrozumieć. Być może także te lustra, które pojawiają się bardzo często, które współtworzą takie skomplikowane labirynty na obrazach Jerzego Nowosielskiego, na przykład z motywami aktów, to także jest ta próba właśnie jakiejś relacji z tym, co jest odbiciem, co jest rzeczywistością, w jaki sposób my mamy się poruszać między tymi dwoma sferami, między tym, co fizyczne, namacalne, a tym, co to, co fizyczne, namacalne i wcielone miałoby oznaczać w rzeczywistości niematerialnej. Proszę Państwa, mówię dzisiaj o kwestiach, które są potężne, bardzo wymagające, kwestiach teologicznych, które właściwie zaledwie mogę musnąć, nie będąc także teologiem. Od razu przepraszam, jeżeli w jakikolwiek sposób byłabym nieprecyzyjna, ale będę trzymać się też takiej wiary Jerzego Nowosielskiego, że niezwykle ważna jest w tym też jakaś taka intuicja, i za tą intuicją chciałabym także wędrować. Otóż Jerzy Nowosielski spotyka się z odkrywa dla siebie ikony i decyduje także o tym, że to będzie jego ścieżka, że pragnie zająć się pisaniem ikon,
pragnie zająć się studiowaniem także ikon i będzie miało to miejsce już po momencie, kiedy znów powróciwszy do Krakowa, najpierw stanie się uczniem Kunstgewerbeschule, gdzie pozna zresztą wspaniałych artystów, którzy tak naprawdę stanowili później fundament jednej z awangard grupy krakowskiej, między innymi Mieczysław Poremski, który też był autorem wspaniałej publikacji na temat Jerzego Nowosielskiego, był także jego przyjacielem i osobą, która pewnie z ciekawością przyglądała się samemu Nowosielskiemu, kiedy bodaj w 1942 roku ten młody artysta ogłosił, że poinformował swoich przyjaciół, że wyjeżdża do Lwowa, właściwie pod Lwów, gdzie znajdzie się w soborze, gdzie wpisze się w ten rytm mnisiego życia, bardzo wymagający, który dzieli dobę na 3 8-godzinne części. Jedna z nich poświęcona byłaby pracy, jedna poświęcona modlitwie. Jest też czas na sen, ale jest to sen, który jest przerywany także modlitwami. Także można powiedzieć, że jest to takie wkroczenie w tę rzeczywistość taką medytacyjną, niezwykle wymagającą, ale dla Jerzego Nowosielskiego bardzo ważną i wówczas potrzebną. Pozwalało mu to także na odwiedzanie tego miejsca, które okazało się dla niego tak istotne właśnie we Lwowie, to Ukraińskie Muzeum Ikon, ale także podejmowanie pierwszych prac tworzenia własnych ikon. Jak wspomniałam, ikona to obraz, ikona to próba odtworzenia i chciałabym przywołać tutaj postać artysty, który, jak kiedy czytałam o Nowosielskim w różnych źródłach, to trochę zadziwiałam się, że sam artysta no co najmniej nieczęsto powoływał się na El Greca, czyli Domenikosa Teotokopulosa, który urodził się na Krecie, wówczas będącej pod władaniem weneckim, ale w miejscu, które było także objęte tradycjami z Bizancjum, miejscem, które było także słynęło z rozkwitu sztuki tworzenia ikon, gdzie pracował setki właściwie wspaniałych ikonopisów, z których niektórzy w którymś momencie decydowali się na podróż do Wenecji, na podróż na kontynent, na podróż później do miast rzymskich. Tak było między innymi w przypadku Domenikosa Teotokopulosa, czyli artysty XVI-XVII wiek, który przyniósł także to myślenie ze sztuki bizantyjskiej właśnie do Wenecji, gdzie stał się częścią takiej greckiej komuny artystów, którzy będąc w Wenecji z jednej strony tworzyli ikony, ale także tak jak Domenico Teotokopulos patrzyli na twórczość na przykład Tintoretta i mieli zaszczepianą tę sztukę właśnie świata zachodniego w wspaniałym jej momencie rozwoju, po to, by później scalić te dwa źródła w swojej twórczości. I wspominam o El Greku, tak później był zwany, kiedy przez Rzym pojechał do Toledo, między innymi po to, by zwrócić Państwa uwagę na właśnie dwa motywy w twórczości tego artysty. Z jednej strony był autorem obrazów o tematyce sakralnej, a z drugiej strony tworzył prace, które no, przede wszystkim zdobyły mu tak duże uznanie jako wybitny portrecista, że stał się artystą królewskiego dworu i w Toledo miał okazję zrobić też olbrzymią karierę. To troszkę teraz dogonię zdjęciami to, o czym powiedziałam, te fascynacje dotyczące Kościoła Wschodniego i Prawosławnego. Widzicie Państwo teraz na slajdzie Ławrę Czajowską. To jest miejsce, które stało się miejscem ważnej podróży inspiracyjnej, takiej inicjacyjnej także dla Jerzego Nowosielskiego. On był absolutnie zachwycony kulturą monastyczną, czy też tym modelem życia mnisim. W jakiś sposób chyba można byłoby powiedzieć, że pozostał w swojej skromności mnichem przez całe życie, co
bywa pięknie uwidocznione w śladach, na przykład w korespondencji z rodzicami. Teraz przychodzi mi do głowy jeden z listów jego ojca, gdzie ojciec pisał do rodziny gdzieś w Kanadzie, opisując takie totalne nieprzystosowanie do życia i taką totalną nieadaptowalność. W jakiś sposób nie chcę jakoś użyć słów, które będą mieć wydźwięk pejoratywny, ale jakby ta materialna rzeczywistość po prostu była zupełnie poza obszarem potrzeb Jerzego Nowosielskiego. To nie w tym kierunku wędrowały jego marzenia i jego potrzeby. Kiedy w 1956 roku bodaj podróżował niedługo po zawarciu związku małżeńskiego z bardzo utalentowaną także artystką Zofią Gutowską, która poświęciła swój czas, swoją twórczość po to, by stać się idealną, doskonałą partnerką Jerzego Nowosielskiego, właśnie jego żoną. I znów tworząc takie scalenie międzykulturowe jednak, bo ona znów wywodząca się z rodziny katolickiej, wyszła za kogoś, kto już w tym momencie zdecydowanie deklarował się jako przynależny bardziej do tej tradycji wschodu. Otóż kiedy w 1956 roku Jerzy Nowosielski podróżował przy okazji Biennale Weneckiego do Włoch, to żona napisała do niego, w bardzo takim czułym liście zapytywała go, czy zakupił sobie bodaj jakieś kapcie, czy też chodzi w dziurawach. Więc to jest, myślę, niebywale urocze, ale pokazujące to, jak skromnym człowiekiem był Jerzy Nowosielski, i to także mogę potwierdzić, wspominając to ostatnie spotkanie w krypcie PR-ów w Krakowie właśnie, że to była osoba, która właśnie tej swojej charyzmy nie, można powiedzieć, że nie eksponowała, był w jakiś sposób nawet taki bardzo introwertyczny. Powiedzieliśmy o tym, jak bardzo istotne w biografii artysty było to znalezienie się właśnie gdzieś na jakimś pograniczu, w jakichś także sprzecznościach. Przypomnijmy o tym kościele unickim, który był wynikiem Unii Brzeskiej, który był jakąś taką próbą spotykającą się z bardzo różnymi ocenami, czy historycznymi, czy teologicznymi, próbą utrzymania związku z Rzymem, właśnie tej Unii z Kościołem w Rzymie. I było to coś, co jednak u Jerzego Nowosielskiego musiało powodować cały czas pewne jakieś takie rozdarcie, niezgodność, niespójność. Między innymi dlatego, nie tylko ze względu na różnice, na dysonanse, które istnieją między Kościołem Wschodu i Zachodu, ale także przez cały szereg okrucieństw, których niestety ten Kościół Wschodni, unicki w szczególności, musiał doświadczyć. I dotyczyło to, jak powiedział w bardzo dobitny sposób Jerzy Nowosielski, dotyczyło to jego osobiście. Tutaj macie Państwo aktualnie na slajdzie widoczną aktualny wygląd cerkwi Wodrzechowej, miejsca, z którego wywodził się ojciec artysty, oraz cmentarz Odrzechowej u pani Krystyny Czerni w biografii Nietoperz w świątyni nazwanej Odrechowej. To jest miejsce niedaleko Sanoka. Widzimy tutaj jakiś przewrócony nagrobek na cmentarzu. To jakby stan cmentarzy, miejsce naszych przodków jest zawsze tym miejscem, które w jakiś sposób bardzo mocno, myślę, że przemawia i pokazuje także te wszystkie wyzwania, przed którymi stoi kultura, która myślę, że zawsze powinna starać się w jakiś sposób łączyć, szanować i szukać jakiejś formuły dla zrozumienia. Jak wiemy, na tym pograniczu to było pogranicze płonące, to było pogranicze, które było niszczone olbrzymimi konfliktami narodowościowymi po prostu w związku między innymi z tym, co łączyło się z postacią Petlury, który
który na tych między innymi terenach Chełmszczyzny także działał wraz z wojskami UPA. I te działania wywołały pewną reakcję bardzo mocną, reakcję, która uderzyła także w osoby no, zupełnie niewinne, wieloletnich mieszkańców tych rejonów. I odnoszę się tutaj do akcji Wisła, czyli rok 47 i ten prikaz, bo chyba tak należałoby powiedzieć. Dzisiaj jest to cały czas ten element historii, który jest odsłaniany, badany i dowiadujemy się coraz więcej. Akcja Wisła, która miała polegać na takim, tutaj słowa są okrutne, oczyszczeniu tych terenów, takim ujednoliceniu ich kulturowemu, rozbiciu wszelkich potencjalnych miejsc, które mogłyby być wspierające dla ukraińskiej partyzantki, poprzez między innymi przymusowe deportacje tych mieszkańców na tak zwane ziemie odzyskane. I niejednokrotnie łączyło się to niestety także z niszczeniem dziedzictwa, na przykład Łemków, tym rusińskim dziedzictwem stanowiącym o bogactwie tego, co nie wiem, w Karpatach można oglądać, a co zostało no, niemal doszczętnie zniszczone. Czyli mamy tę sytuację, że oto w kwietniu 1947 roku 20-20 tysięcy żołnierzy wojska, ale także Korpusu Bezpieczeństwa wchodzi do tych wiosek i dokonuje po prostu pacyfikacji tych miejsc siłą, deportuje także mieszkańców, przenosząc ich w miejsce, chciałbym powiedzieć, takiego surowego korzenia, w zupełnie nowe miejsca, gdzie czyli tak zwane właśnie ziemie odzyskane, gdzie będą w zupełnym oderwaniu od swoich tradycji, od swoich źródeł po prostu. To jest trudny, bolesny i no myślę, że także wymagający olbrzymiego przepracowania moment w historii, nawet nie chcę powiedzieć, że historii Polski, ale chyba historii Europy, on nabiera nowego dzisiaj także wymiaru, gdy możemy mówić o tej pięknej, wspaniałej solidarności, która się pojawiła przy trwającej wojnie na Ukrainie. Jest to myślę, że także jakaś taka szansa, by wspólnie spróbować odczytywać historię i znajdować jakąś przestrzeń dla większej tolerancji, która była przecież wielokrotnie w Polsce takim naszym pięknym motywem. Natomiast na pewno, jeśli mówimy o Jerzym Nowosielskim i o takich fundacyjnych momentach w jego twórczości, to ten moment niszczenia cerkwi prawosławnych czy unickich, kościołów łemkowskich także był dla niego bardzo bolesnym przeżyciem. Tak było między innymi ze świątynią świętego Norberta, która została odebrana unitom i przekazana kościołowi katolickiemu. Zakon, który znalazł się tam właśnie w wyniku tej odgórnej decyzji, no w sposób taki dość bezceremonialny, jeśli będziemy odnosić się do tej pamięci, do tego wszystkiego, co w tym temacie robił Jerzy Nowosielski, między innymi w stosunku do dziedzictwa wspaniałego, artystycznego, które w tej świątyni się znajdowało, ponieważ to w tym miejscu znajdował się ikonostas, który został zaprojektowany przez Jana Matejkę. Został on rozebrany przez nowych użytkowników świątyni. Został de facto przeniesiony do, bodajże znajdował się w muzeum Matejki. Saletyni natomiast, no, także w jakiś sposób dość brutalnie z siostrami zakonnymi, które przebywały w tym miejscu, postępowali, odcinając im między innymi na jakiś czas, chyba pół roku wodę. To było miejsce, które rzeczywiście było na celowniku, jak
jak zostało to zauważone we wszystkich właściwie biografiach, między innymi dlatego, że to była świątynia, w której związek ślubny zawierał właśnie sam Stepan Bandera, więc postać, która z punktu widzenia historii polskiej no jest bardzo, powiem, oględnie problematyczna, trudna i z którą wiązało się wiele cierpień, najkrócej mówiąc, polskiego narodu. Ten ikonostas został przez Saletynów właśnie rozebrany, został przeniesiony do Muzeum Matejki, szczęśliwie nie zniszczony całkowicie, ale powodowało to właśnie reakcję Jerzego Nowosielskiego, młodego artysty, wraz z Adamem Stalonem Dobrzynickim, którzy walczyli o zachowanie tego dziedzictwa. To znaczy tutaj chodziło o dwa, można powiedzieć, wymiary. Z jednej strony oczywiście ten wymiar religijny, wymiar dotyczący świątyni, której również po wojnie ta społeczność związana z obrządkami wschodu potrzebowała, a z drugiej strony chodziło oczywiście właśnie też o dziedzictwo kulturowe i między innymi pojawiła się tutaj sprawa krzyża trójramiennego, który znajdował się na górze tej świątyni i który został tak przycięty po prostu przez Saletynów. Jerzy Nowosielski wybrał się specjalnie na wizytę do arcybiskupa Sapiehy po to, by interweniować, po to, by prosić o to, żeby ta świątynia nie była po prostu niszczona. I faktycznie do tego momentu rozebrania tego ikonostasu przy ulicy Wiszlnej doszło, proszę mnie skorygować, jeśli mylę, czy tą ulicę, wydaje mi się, że to jest ulica Wiszlna w Krakowie, doszło do tego pod nieobecność Sapiehy, który z jednej strony zdeklarował, że właśnie będzie zdeklarował pomoc i ochronę dla tego dziedzictwa, ale z drugiej strony sam wtedy, kiedy usłyszał hasło o prawosławiu, zapytał, jakie prawosławie? Przecież prawosławie nie istnieje od 500 stuleci. I wtedy, kiedy Sapieha był przez 2 tygodnie w Rzymie, wtedy właśnie Saletyni dokonali tego rozbioru de facto tego ikonostasu przywróconego w 2004 roku. To był rozbiór dokonany w jakiś sposób także na tym, co dla samego artysty, dla Jerzego Nowosielskiego było najważniejsze, było niezwykle, niezwykle istotne i być może przyczyniło się to do bardzo istotnego momentu w biografii artysty. Tutaj nawiązując do tego tematu krzyża, chcę Państwu od razu pokazać cmentarz Rakowiecki w Krakowie i właśnie grób Jerzego Nowosielskiego. Przepiękny w swojej prostocie, bo jest to właśnie taki drewniany krzyż, w którym także znajduje się ukazana abstrakcja. To jest niewątpliwe takie świadectwo tożsamościowe, ten taki ostateczny podpis, przypisanie się do tej kultury, o którą tak walczył której niszczenie niestety widział i doświadczył Jerzy Nowosielski. Troszkę zgubiłam wątek, a no właśnie, więc ten moment takiego ataku, właściwie tej wojny, która miała miejsce wewnątrz wiary chrześcijańskiej, był być może jedną z przyczyn bardzo ważnej, istotnej decyzji, bo chyba tak należałoby powiedzieć o tym w przypadku Jerzego Nowosielskiego. Otóż artysta, który był już po pobycie właśnie w ławrze, po tym doświadczeniu życia mnicha, który miałby być taką inicjacją także do tej sakralnej drogi w życiu i w biografii, artysta porzuca wiarę i staje się ateistą. I to będzie dość długi moment w jego biografii, moment bardzo świadomy, moment, który nie był jakiś taki bezwolny, nie wynikał z jakiejś takiej inercji artysty, czy może z jakiegoś duchowego lenistwa, wręcz przeciwnie.
To był wyraz takiego najgłębszego, myślę, teologicznego, tak, teologicznej wiary i poszukiwania i także znów wracając do słowa intuicyjnej wiary, że jednak będzie mu dane dotknąć rzeczywistej, autentycznej wiary i obecności Boga. Ale żeby to mogło nastąpić, potrzebny był kilkunastoletni czas takiego czystego ateizmu, takiej, chciałoby się powiedzieć, trochę pustyni, na którą wypuścił się artysta, poddając się po prostu kuszeniu tej takiej wierze w nieistnienie żadnej pozaziemskiej rzeczywistości. I do tego odnosił się Jerzy Nowosielski w bardzo interesujący sposób. Otóż z czasem, myślę, dojrzała w nim taka myśl, jak bardzo potrzebne było to oderwanie się od takiego jakiegoś szablonu wiary, bo o tym także należałoby mówić. Oderwanie się od tej rzeczywistości wiary, która w jakiś sposób była już skonfigurowana i która była bardzo opisana, która była bardzo, bardzo konkretna, właśnie dość szablonowa nawet. Chyba chciałabym pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie w tym momencie Jerzy Nowosielski stał się tym tytułowym nietoperzem w świątyni, gdzie w którymś momencie zdecydował, że pragnie nadal być częścią wiary, być uczestnikiem tej wspólnoty, ale w jakiś sposób odrębnym. I droga ta właśnie prowadziła przez pustynię, przez bycie, przez oderwanie, przez samotność tych poszukiwań, właśnie przez podjęcie tak naprawdę tanicznej pracy duchowej, która stanowiłaby przeciwieństwo jakiegoś duchowego marazmu i duchowego lenistwa, bo to przejście przez ateizm i oderwanie się od tych wszystkich dogmatów, można powiedzieć, że w jakiś sposób wyczyściło obraz. Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że musiał Jerzy Nowosielski w którymś momencie opuścić swoją strefę komfortu, chyba tak to dzisiaj byłoby określane, konfrontując się z czymś nowym, z czymś nieznanym, konfrontując się z bardzo trudnymi pytaniami dla osoby, która wiary pragnęła. Była taką, myślę, że Jerzy Nowosielski był taką typową osobą, podobno dzielimy się, my ludzie, na osoby, które mają ten zmysł religijności i tych, którzy potrafią żyć także bez. Jerzy Nowosielski, myślę, że bardzo potrzebował tego elementu, tego czynnika, którym mógł właśnie zaglądać za kotary transcendencji. I oderwanie się od tego musiało być dla niego trudne, bolesne, wymagające, zadające wiele pytań, ale jednocześnie okazywało się chyba niezbędne po to, by wyrósł z tej pustyni, wyrosło jakieś z tego ziarenka rzuconego na pustynię, jakimś cudem wyrosło bardzo piękne, bujne drzewo, jeśli mogę sobie pozwolić na tą trochę przesadzoną metaforę. Był to też czas takiego odkrywania sztuki najnowszej i tutaj chciałabym zrobić znów taki gdzieś szerszy nawias na spojrzenie, na samopostrzeganie sztuki sakralnej. Jak Państwo wiecie, dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowaliśmy Jerzy Nowosielski w sferze sakrum. Ja myślę, że powinnam sama siebie tutaj skorygować w tym tytule, mówiąc troszkę, że to jest taka sfera, z której Jerzy Nowosielski tak faktycznie, nawet w tym czasie tego swojego ateizmu, nigdy nie wychodził. On zawsze pozostawał w tej sferze duchowości, wyczuwania duchowości, poszukiwania duchowości, jakiejś tęsknoty także za duchowością, czy też doświadczenia dla osoby, która takim pragnieniem życia żyje, doświadczenia jakiejś pustki, która będzie tak jak jakiś życiodajny deszcz dla tej potrzeby wiary.
Otóż Jerzy Nowosielski, właśnie oderwawszy się od tego świata, z którego wyrósł, tego świata, który tak go fascynował, tych świątyń prawosławnych, tych ikonostasów, tych kolorów, tej liturgii, tych wspaniałych śpiewów świątynnych, wpadł w orbitę sztuki najnowszej, stając się także twórcą abstrakcji. Abstrakcji w takiej szczególnej jej redakcji, bo artysta stał się właściwie czołowym członkiem tej tak zwanej grupy krakowskiej, będącej trochę w opozycji do takiej bardziej radykalnej grupy abstrakcjonistów, takich jak między innymi związany z Łodzią Starzewski czy Strzemiński, nazywany w sposób dość żartobliwy przez tych naszych abstrakcjonistów, przez właśnie artystów między innymi z kręgu grupy krakowskiej, abstrakcjonistami z zaciśniętymi zębami, czyli taka abstrakcja niebywale radykalna, która po prostu totalnie zrywa wszystkie związki z rzeczywistością widzialną i nie potrzebuje poszukiwania jakiegoś takiego połączenia między tym światem, tym przedstawieniem abstrakcyjnym, a światem rzeczywistym. I wydaje się, że to jest właśnie też ten moment, w którym tak niezwykle spaja się twórczość Jerzego Nowosielskiego jako artysty wiary, jako artysty sakralnego, z artystą, który w zupełnym oderwaniu od tego tworzył po prostu abstrakcję. Obrazy, które były wypełnieniem tej powierzchni, tej przestrzeni podarowanej czasami jakimiś takimi dziwnymi siatkami figur geometrycznych, które w jakiś tam sposób przeprowadzone były, tak jak na widocznym w tej chwili na slajdzie, bardzo istotnym, bardzo ważnym w twórczości artysty obrazie Bitwa o Addis Abebę. Obraz, który ma z dwóch przyczyn olbrzymie znaczenie. Jeśli chodzi o sam tytuł, Jerzy Nowosielski powiedział, że ten tytuł przyszedł do niego w jakiś sposób, w jakimś takim może toku zupełnie luźnego skojarzenia. Odnosząc się do znów wydarzenia historycznego, które było dla artysty niezwykle istotne i w jakiś sposób bardzo poruszające, do tego stopnia poruszające, że sam o siebie mówił, że jest wielkim etiopskim patriotą. I znów może pojawić się pytanie, skąd u artysty z tego pogranicza polsko-ukraińskiego, z tego tygla kulturowego, skąd u niego myślenie o Etiopii, o Abisynii, skąd w ogóle refleksja o bitwie, o tej potwornej bitwie, o także potwornych okrucieństwach, które wówczas w Etiopii miały miejsce. Przypomnijmy, że Etiopia, Abisynia była tym miejscem, które stało się ambicją Mussoliniego, bardzo okrutnie realizowaną, bo zniewolenie ludów i etni żyjących na tym terenie było realizowane przez Mussoliniego z wykorzystaniem także najgorszych technik wojennych. I to w Addis Abebie właśnie miała miejsce także jedna z niezwykle istotnych wojen, która postawiła Włochy i Wielką Brytanię. Wykorzystane były do tego wszystkie narzędzia właśnie tej okrutnej wojny. Można w tych opowieściach, które dotyczą tego konfliktu, właśnie to użycie gazu, jakichś takich środków, które po prostu przynosiły męczeńską śmierć, było bardzo, bardzo porażające. I z całą pewnością to jest też takie niezwykle istotne dla samego Jerzego Nowosielskiego, który w tych wypadkach w jakiś sposób pewnie dopracował swoją wizję, tak jak sam o sobie mówił, internacjonalisty, artysty, który byłby oderwany od jakiejś konkretnej
narodowości, który nie do końca chciał wierzyć i ufać w narodowości, ponieważ widział naocznie w czasie II wojny światowej, na przykład we Lwowie przez okna cerkwi widział los Żydów, widział los Polaków, widział całe okrucieństwo, które człowiekowi był w stanie zgotować właśnie kierując się tym hasłem narodowości. I w tym też przejawia się no, taka olbrzymia i czułość, empatia i właśnie też chyba to, o czym mówił Tadeusz Różewicz, miłość, która definiowała Jerzego Nowosielskiego, stawiając go z jednej strony jako anioła, z drugiej strony jako tego nietoperza w pustyni, w tym cytacie, który Państwu przywołałam. Więc ten obraz, bitwa o Addis Abebę powstał jako obraz abstrakcyjny. Tytuł stał się w jakiś sposób przypadkowo, został nadany przez artystę przypadkowo. Można było powiedzieć, że w jakiś sposób do niego przyszedł. Ale to, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę dzisiaj, kiedy mówimy o twórczości Jerzego Nowosielskiego, głównie w tym wymiarze twórczości sakralnej, pokazuję Państwu obraz abstrakcyjny. Jerzy Nowosielski twierdził, że właśnie to doświadczenie abstrakcji, podobnie jak doświadczenie ateizmu, było niezbędne dla niego po to, by de facto pełniej zrozumieć i odczuć i także tworzyć, współtworzyć sztukę sakralną. Jeżeli spojrzymy sobie na ten niewielki obraz, który przedstawia Ostatnią Wieczerzę, myślę, że tu znów gdzieś proszę sobie zrobić takie ćwiczenie zmrużenia oczu i spojrzenia na ten obraz, jakiegoś takiego abstrahowania tego, co jest widzialne i zobaczenia, jak tutaj te dwa wymiary abstrakcji i figuratywności przekładają się. A zatem następuje taki moment, w którym w twórczości Jerzego Nowosielskiego łączą się te dwa potężne źródła. Wtedy właśnie on na połączeniu tych źródeł, które stają się jakąś taką potężną rzeką, później z czasem rozrastającą się, jeszcze wzbogacającą, bo artysta przez wszystkie lata swojego życia bardzo uważnie studiował, poznawał, dowiadywał się, poszukiwał, eksperymentował, zadawał sobie pytanie. W tym momencie te dwa źródła wschodu i zachodu, wschodu, który związany jest z ikonami, ze sztuką, która jest, można powiedzieć, że bardzo zdefiniowana mimo wszystko, bo przecież te obrazy, ikony zawsze były przedstawieniami wedle jakiegoś bardzo konkretnego kanonu. Natomiast z drugiej strony, od strony zachodniej, dochodzi nam to źródło abstrakcji, która tak naprawdę jest totalnym oderwaniem od tej rzeczywistości objawionej, przedstawionej. Czyli jeżeli ikona, czyli obraz jest przedstawieniem, jest odbiciem tej rzeczywistości, której dotknąć nie możemy, która nie jest dla nas namacalna, rzeczywistości boskiej, abstrakcja natomiast jest oderwaniem od naszej rzeczywistości materialnej, w której żyjemy, to zespolenie tych dwóch nurtów tworzy coś niebywale silnego i takiego obfitującego w skutki, obfitującego z tego musi coś wyniknąć. I w tym wypadku wynika z tego, no właśnie tak naprawdę myślę, najkrócej mówiąc, geniusz Jerzego Nowosielskiego. To w tym momencie właśnie zaczerpnąwszy z tych dwóch źródeł, z tego poszukiwania sztuki najnowszej, z tego poszukiwania oderwania od przedstawiania, czegoś, co było reakcją, także jeżeli popatrzymy na taki większy obraz z większej perspektywy czasowej, na to, co działo się w sztuce nowoczesnej od czasu, powiedzmy, realistów przez impresjonistów, później XX wiek, który był takim ciągłym, szybkim następowaniem po sobie kolejnych awangard i poszukiwaniem jakiegoś nowego sposobu obrazowania. To wszystko było w jakimś stopniu reakcją na
powstanie fotografii. To była reakcja na ten okrzyk, który wyraził bodajże Paul Delaroche, który powiedział: malarstwo umarło. W takiej nadziei, że malarstwo da się ocalić. Także te kolejne awangardy po prostu poszukiwały nowego idiomu, nowego języka, nowego sposobu przedstawiania, który będzie odrywał od tej figuratywności, dlatego że tę czystą rolę figuratywności bardzo często już jakby można powiedzieć, że to taką dosłowność, mimetyczność i przedstawienie doskonale przecież zaczęła realizować fotografia. W związku z tym malarstwo musiało pokazać, że jest czymś więcej, że ta przestrzeń na płótnie jest czymś znacznie więcej. Z drugiej strony natomiast właśnie to drugie źródło wschodnie ikony, która bazuje na jakimś konkretnym kanonie, która jest bardzo określona i wedle Jerzego Nowosielskiego te dwa źródła i te dwa rezultaty tych źródeł, jakimi są obrazy, dają jakąś możliwość przeżycia mistycznego, tak można byłoby powiedzieć, bo temu mają służyć ikony. One mają służyć właśnie jakiemuś doświadczeniu czegoś. Mają ten ukazany świat nie polega tylko na tym, że zobaczymy, ale zobaczymy i przeżyjemy. W jakiś sposób transponujemy to, co zobaczone, do własnego wnętrza, że będzie tutaj jakiś moment interakcji. I właśnie w tym momencie, gdzieś w latach 60., gdy już artysta, porzuciwszy jakąś dekadę wcześniej ten swój ateizm i powróciwszy do bardzo intensywnej wiary, bo w jego wykonaniu nie można było mówić o jakichś ciepłych temperaturach, można było mówić raczej już myślę o takim totalnym zaangażowaniu. W tym właśnie zapragnął realizować się zarówno w przedstawieniach abstrakcji, jak i w przedstawieniach ikon, które miały stanowić jakąś formę wrót do naszej duchowości. I to jest też ten element, który łączy twórczości Jerzego Nowosielskiego wschód z zachodem. Oglądamy tutaj na slajdach niektóre z realizacji, z bardzo licznych realizacji Jerzego Nowosielskiego, bo znów wypada zaznaczyć, że po tym tragicznym wydarzeniu, jakim była akcja Wisła, przenoszenie właśnie całych wiosek, całych wspólnot gdzieś na te tak zwane tereny odzyskane, które z kolei zostały opróżnione, czy uciekli poprzedni, raczej skąd wyjechali, uciekli poprzedni mieszkańcy w wyniku kataklizmu wojennego, które Niemcy narzucili Polsce i światu. Otóż w tych nowych miejscach oczywiście też pojawiała się potrzeba tworzenia tych nowych świątyń i w tych nowych świątyniach między innymi znajdowały się właśnie realizacje Jerzego Nowosielskiego po to, by odpowiadać także tym potrzebom tych wspólnot religijnych, kiedy tylko to było możliwe. Jednym z takich pięknych przykładów jest świątynia w Białym Borze. Miałam okazję nie tak dawno oglądać i podobnie jak Kościół w Wesołej czy w Tychach, czy w Lourdes, gdzie także miał swoją realizację Jerzy Nowosielski. To są takie przestrzenie, w których my nie możemy tak po prostu neutralnie znaleźć się. To jest totalne wejście w obraz, totalne wejście w tę ikonę, w tę wizję artysty, która jest doskonale i bardzo precyzyjnie zredagowana. To znaczy artysta staje się jakimś takim, chciałoby się powiedzieć, reżyserem, który prowadzi nas swoim de facto wykładem teologicznym. Poruszając ten wątek związku między sztuką sakralną i sztuką niesakralną, jeszcze raz chcę podkreślić, że w przypadku Jerzego Nowosielskiego to ten podział będzie po prostu sztuczny, dlatego że u Jerzego Nowosielskiego właściwie wszystko
wynika jednak z tej strefy sakrum, z tej strefy, która byłaby jakąś emanacją naszej duchowości, naszego odczytywania ukrytej natury, natury świata. I takimi przykładami są obrazy, w których no, spotykamy się z ukazaniem między innymi aktu. Proszę spojrzeć właśnie tutaj też to nagromadzenie tych luster, wizerunków, odbić, czasami zdeformowanych do góry nogami w jakichś różnych kontekstach na obrazach Villa dei Misteri, które właśnie mają stanowić jakieś takie wprowadzenie w tajemnicę, tym razem tajemnicę ciała, które jest... Jak ktoś pięknie powiedział, dla człowieka jest źródłem wszelkiej rozkoszy i wszelkiej udręki. I chyba u Jerzego Nowosielskiego to także jest widoczne i obecne. Będziemy o tym mówić na naszym następnym spotkaniu, kiedy akty będą głównym naszym motywem naszej rozmowy. Natomiast teraz spoglądam na zegar, widzę, że mamy jeszcze jedną minutę. To idealnie, bo mogę Państwu pokazać Świątynię Kościół, który był moim kościołem parafialnym. To szczęście być blisko kościoła dominikanów na warszawskim Służewie. I tam między innymi znajduje się wspaniały krucyfiks Jerzego Nowosielskiego. W pięknej też świątyni zaprojektowanej przez wybitnego architekta Władysława Pieńkowskiego, która także... No, wprowadza w to surowe, bardzo estetyczne wnętrze, w którym tak naprawdę nie ma miejsca na nic innego, jak tylko skupienie i właśnie poszukiwanie jakichś wrót do tej duchowości. I taka właśnie twórczość Jerzego Nowosielskiego jest, ta o tematyce sakralnej, ta wykraczająca poza tematykę sakralną, zawsze wiodąca gdzieś ku jakiejś tajemnicy, wymagająca skupienia, bardzo często wymagająca także wiedzy, ale nade wszystko, jak sądzę, wymagająca jakiejś wiary. To chciałabym nawet tak potraktować trochę ponad religijnie, bo myślę, że to było także jakimś takim zamiarem samego twórcy. Zaraz spojrzymy także na Jerzego Nowosielskiego, na jego dobrą twarz, bo tak chyba chciałoby się powiedzieć i taką, no gdzieś myślę, że mamy takie poczucie jakiejś takiej pięknej naiwności, która w tym artyście się ujawnia, ale to była naiwność, która była naiwnością potężnego teologa, człowieka wielkiej wiedzy i człowieka wielkich odkryć. I mam nadzieję, że ten rok będzie taką okazją w pełni także doświadczenia wielkości tego artysty. Artysty, który łączył wschód z zachodem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj.